Teraz już Krzysztof Materna, mam nadzieję, jest na łączach. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, Tomku, witam cię. Halo? Strasznie jakiś taki... Dzień dobry. Będzie duże opóźnienie. Niestety tak te rozmowy wyglądają, za co cię od razu przepraszam. Jak byś skomentował zapowiedź odejścia Messiego z Barcelony? Bo mną to wstrząsnęło, szczerze mówiąc. Wiesz co, ja przeżywam, mówię troszeczkę tak na wyrost, przeżywam codziennie tyle wstrząsów, że ten wstrząs jest mimo wszystko dla mnie dość odległy. Oprócz tego, że byłem oczywiście wielkim orędownikiem talentu Messiego, no coś się kończy i trzeba zacząć od nowa. To, że odchodzi, to jest sprawa dość skomplikowana, bo to jest sprawa tego, jak on się tam czuje z nowym kierownictwem, z nowym trenerem, z którym się dogadał albo nie dogadał, z nowym prezesem, który no, ma mnóstwo złych recenzji, jeśli chodzi o swoją działalność, czego dowodem jest rozbicie tego klubu, który ma niewątpliwie fantastyczną przeszłość pełną sukcesów. No tak jest po prostu, no tak jest. A jeszcze jak dodamy do tego, że stoją za tym wirtualne pieniądze i taka możliwość, że Messi sobie mówi, no trudno, tu już nic nie zdziałam, ale są gotowi zapłacić za mnie szejkowie miliard dolarów, to dlaczego jeszcze się nie wzbogacić? I tak to się kręci wszędzie dookoła w tym wirtualnym piłkarskim świecie. Ale jest mi przykro oczywiście. Powiedziałeś, że... Ale powiedziałeś, że tyle rzeczy na co dzień cię wstrząsa, że akurat odejście Messiego z Barcelony jest najmniej wstrząsające. To co ciebie tak porusza na co dzień, Krzysztofie? Porusza mnie codzienność. Ja właściwie jestem w takim dość dobrym nastroju, bo w sytuacji pandemicznej i w sytuacji, w której nie zajmuję się wymianą ministrów, komentowaniem idiotyzmu, jakie popełnia opozycja. Nie zależy mi też specjalnie na tym, żeby politycy zarabiali jeszcze więcej, chociaż rozumiem, że zarabiają za mało w proporcjach do tych, którzy zarabiają więcej. No to chciałem powiedzieć, że bardzo mam przyjemny czas. Jestem w Gliwicach, reżyseruję musical oparty na mojej ukochanej książce z dzieciństwa, która wprawdzie strasznie się zestarzała, ale w dalszym ciągu jest zabawna. Mówię o przygodach Tomka Sawyera. Pracuję z młodymi ludźmi, którzy są pełni zapału, pełni wiary, że to, co robią, jest świetne i że mimo pandemii przyjdą ludzie do teatru i będą ich oglądali, efekt ciężkiej, paromiesięcznej pracy. Także staram się po prostu uciekać od tego, co jest na zewnątrz. Powiem ci, że wstałem w bardzo dobrym nastroju, bo myślałem sobie, że cię usłyszę, a miło jest porozmawiać z kimś mądrym w obecnych czasach. Natomiast jak usłyszałem, bo byłem podłączony do waszej rozmowy dźwiękowo i słyszałem, co mówi nasz wybitny specjalista od przyrody, to właściwie po prostu powinienem no, natychmiast, nie chcę mówić o samobójstwie, ale na pewno zepsuł mi świadomością tego, o czym mówi dzień i nie pójdę na próbę w dobrym nastroju. Chciałbym zapomnieć o topniejących lodach, o idiotyzmie polityków, o tym, że ludzkość się tak bardzo mało interesuje sprawą ekologii, o tym, że no, o tym, że jest niedobrze generalnie, nie tylko w tym, co się dzieje u nas w kraju, ale
generalnie na świecie. No, generalnie na świecie po prostu ciągle słyszę o tym, jak się zachowuje nie tylko nasz prezydent, ale prezydent Brazylii, paru innych, co robią z Amazonią, jak się odnoszą do potrzeb społeczeństwa. Więc właściwie ja mam tylko taką świadomość, że myślę sobie o dzieciach, które są niby ześwietlaną przyszłością, ale po prostu ta przyszłość mało świeci w obecnych czasach. Mówisz o musicalu na podstawie Tomka Sawyera. Ja nie wiem, czy Tomek Sawyer i Mark Twain to jest zestaw poprawny politycznie w obecnych czasach. Nie jest poprawny politycznie, bo na przykład mam taką scenę, w której Tomek otrzymuje w klasie, właściwie sam z własnej woli, bo bierze karę na siebie za swoją potencjalną sympatię i narzeczoną i zbiera baty, które wymierza pan Dobison, jego nauczyciel, ale stosuje taki zabieg, że wprowadzam narratora i współczesnym widzom tłumaczę, że tak było dawniej i że tak nie powinno być. Czyli jest taki dodatek edukacyjny. No, staram się, żeby to nie było tak archaiczne i żeby troszeczkę nawiązywało do współczesności, żeby widz miał do tego dystans, ale traktuję tę opowieść w ogóle jako pewną sympatyczną opowieść o przygodach młodego człowieka, który ma kontakt z wolnościowcem, bo nie zapominaj, że obok jest Huck, który kocha przyrodę i jest człowiekiem wolnym. Po prostu no muszę myśleć o młodym widzu, który nie może przyjmować tego, że rózgi to jest metoda wychowawcza. A jak byłeś dzieciakiem i czytałeś Tomka Sawyera, to bardziej chciałeś być jak Tomek Sawyer, czy bardziej jak Huck? Chyba bardziej zawsze chciałem być jak Huck, co zresztą potem się ziściło w mojej i edukacji, i w moim postępowaniu życiowym, ponieważ jako kabaretowy wariat w tych czasach, w których wszyscy zajmowali się komuną, ja się zajmowałem żartami i byłem wolnym człowiekiem i nic nie musiałem i nie musiałem niczego robić, co mi narzucano. Przynajmniej taki mi się udawało w większości zachować rys życiorysowy. Kiedy premiera? Premiera 19 września. 19 września to jest przedstawienie pomyślane jako przedstawienie familijne. W związku z tym będą tam i dzieci, i dorośli. Przedstawienie jest dużym wydarzeniem, bo na scenie jest 15 osób. Są świetne piosenki, są fantastyczne układy choreograficzne, które robi para znakomitych choreografów. Także no świetnie jest. A poza tym Gliwice są bardzo pięknym miastem, o czym się dowiedziałem, przebywając tu dłużej, bo to jest takie miasto trochę oddzielone od aglomeracji śląskiej. W związku z tym, mimo że niedaleko nas są strefy pandemiczne, bardzo określane jako niebezpieczne, tu w Gliwicach, zarówno w teatrze, jak i dookoła, nie widać jakiegoś przerażenia pandemicznego, a te tak zwane środki ostrożności, czyli maseczki, tak jak wszędzie, często są niestety lekceważone.
Wspomniałeś o swojej działalności, tej takiej kabaretowej, satyrycznej. Powiem ci szczerze, jestem fanem ostatnio, znaczy fanem byłem zawsze, ale ostatnio wracam sobie do wydań MDM, za chwilę dalszy ciąg programu, no programów satyrycznych, niemal można powiedzieć kultowych, których byłeś współautorem. I muszę ci powiedzieć, że wiele z nich się wcale nie zestarzało. Jak oglądam wasze skecze o handlu bronią, a tutaj w Polsce handlarz bronią miał załatwić respiratory. No można wyliczać. Mnóstwo tych skeczów, które można odnieść. Ja odnoszę sobie czasami takie wrażenie, jak wieczorem włączam na YouTubie, że nagraliście to w tym tygodniu. Że właściwie na bieżąco komentujecie rzeczywistość. Też masz takie wrażenie, że pewne rzeczy się powtarzają? No ja myślę, że to jest taki zabieg, który my zawsze braliśmy pod uwagę w naszej tej wesołej twórczości, że po prostu nas nigdy nie interesowało śmianie się z nazwisk czy komentowanie czegoś na bieżąco i pokazywanie palcem, że tu chodzi nam o tego polityka, czy o tego mieszkańca osiedla, czy o tego przedsiębiorcę polskiego z określoną mentalnością, tylko my staraliśmy się mówić o sprawie. W związku z tym wiedzieliśmy, że na przykład jeśli robimy sketch, który osiągnął ogromną ilość odsłon na YouTubie, jak się zorientowałem, taki sketch, dziennikarz rozmawiający z posłem o tym, co było treścią obrad Sejmu, to jest nie skecz o konkretnym pośle czy konkretnym dziennikarzu, tylko to jest skecz o arogancji władzy. A arogancja władzy w mniejszym lub większym stopniu zawsze wychodzi na wierzch, bo ona jest czymś właściwie niestety naturalnym. I to mimo, że już są, nie wiem, któreś tam pokolenia rządowo-sejmowe, to dalej to pozostaje. I wydaje mi się, że takie właśnie myślenie, że nie dokumentujemy publicystycznie tego, co się odbywa dzisiaj, tylko połączenie tego z pewnym absurdem i zjawiskami, jakie są dookoła, daje ten efekt ponadczasowości, co oczywiście przynosi satysfakcję, ponieważ wiesz, że nie zrobiłeś jakiejś dla siebie jakiejś pamiątki z określonego dnia, tylko że to po latach właściwie jest tak, jakby było, funkcjonowało dzisiaj. Zresztą my nigdy nie ukrywaliśmy, że naszym idolem światowym był Monty Python i chcę powiedzieć, że skecze Monty Pythona do dzisiaj po prostu są śmieszne w swojej absurdalności i ponadczasowe. Krzysztof, zadam pytanie, które pewnie pada przy każdej okazji i pewnie już masz go dosyć. Czy jest w ogóle możliwy powrót duetu Man-Materna właśnie w tej formie satyrycznej, skeczów, jakiegoś może programu na YouTubie? Wiesz co, myśmy z Wojtkiem na ten temat rozmawiali wielokrotnie, bo otrzymujemy takie zapytania, nie tyle propozycje, co zapytania. Mało tego, że moglibyśmy teraz sami sterować naszą wspólną twórczością. Mieliśmy też taką, nazwę to, sentymentalną rozmowę w formie wywiadu do Newsweeka, która i na Wojtku, i na mnie, jak zaczęliśmy sobie przypominać czasy, spowodowała pewne rozrzewnienie, ale wtedy, kiedy wyrzucono nas z telewizji publicznej rękami ówczesnej czerwonej władzy w tych mediach, to powiedzieliśmy sobie, że coś się skończyło, to jest trochę nawiązanie, przepraszam za górnolotność, do tego, o co mnie zapytałeś, jeśli chodzi o Messiego, że dwa razy się nie wchodzi do tej samej rzeki, to po pierwsze. Po drugie, że
to wymagałoby od nas no, zmiany trybu życia, porzucenia naszych właściwych zawodów, bo to, co robiliśmy kiedyś, było przygodą z jednej strony i zaczynało się jak przygoda kompletnie właściwie nieprofesjonalna, a skończyło się taką zawodową codziennością robienia programu najpierw dwa razy w tygodniu, a potem raz w tygodniu, a potem był taki okres, że nawet codziennie robiliśmy program dla innej telewizji, jak opuściliśmy nie z własnej woli telewizję publiczną. Także myślę, że nie stać nas nawet na to, żeby znowu wszystko porzucić, co zrobiliśmy do tej pory i w czym działamy, i zająć się wyłącznie produkcją takiego programu. Zwłaszcza, że to, co obserwujemy, co zbiera tak zwaną lajkowość w mediach internetowych, kompletnie odstaje od naszego sposobu myślenia tamtego i ten sposób myślenia się nie zmienił. To znaczy, ja ciągle wracam do tego i próbuję to tłumaczyć, że mnie nie śmieszy parodia parodii i nigdy mnie nie bawiła i dlatego nie jestem entuzjastą ani filmu Polityka, gdzie nawet świetni aktorzy parodiowali jakichś okaleczonych polityków czy jakieś ucho prezesa, ponieważ to jest bieżączka. A myślę, że tak naprawdę to my się możemy przypatrywać, podziwiać niektóre rzeczy w tym gatunku, bo nie wszystkie są słabe i beznadziejne, ale z drugiej strony no, nie stać mi na to ani czasowo, ani zawodowo, także po prostu myślę sobie, że to już jest pewien okres za nami. Każdy z nas ma swój background, swoje zajęcia. Wojtek działa we wspaniałym Nowym Radiu. To jest kolejne radio, które zakładał. Mówi o Nowym Świecie z jakąś nieprawdopodobną słuchalnością, mało tego w symbiozie ze słuchaczami. Ja reżyseruję w teatrach. Zostałem niedawno zastępcą dyrektora do spraw artystycznych Teatru Bagatela w Krakowie, który jest teatrem takim z powołania rozrywkowo-komediowym, co mnie bardzo fascynuje. I właściwie jedyną moją przeszkodą w takiej działalności bieżącej jest ten koronawirus, który komplikuje i ekonomikę działania w teatrach i takie sprawy jak kontakt z publicznością. I wolałbym siedzieć też naprzeciwko ciebie twarzą w twarz, niż patrzeć w ten ekranik i nie widzieć cię po prostu. A dodatkowo sam wiesz, bo sam jesteś człowiekiem niesłychanej pracy, konsekwencji, dbałości o rzetelność tego, co robisz, że po prostu osoby, które poważnie traktują swoje zawody, no nie mogą się rozdrabniać. Tak czy inaczej żałuję. Może kiedyś jeszcze razem Mani Materna gdzieś wystąpią w takiej odsłonie jak przed laty. Życzę ci powodzenia, Krzysztofie, w tych przedsięwzięciach, które aktualnie realizujesz. Czekam na premierę musicalu. Myślę, jak wielu widzów. Miłego, dobrego i pracowitego dnia tobie życzę i dużo zdrowia oczywiście w czasie epidemii. To bardzo dziękuję. Chciałem jeszcze powiedzieć na zakończenie, że jestem po prostu zawiedziony twoimi pytaniami, bo byłem przekonany, że będziesz mnie pytał o podwyżki dla polityków, o opozycję, o ministra Szumowskiego, ale wyczułeś, że mnie to tak naprawdę głęboko już nie interesuje. Bardzo ci dziękuję za to. Cieszę się, że chociaż trochę umiliłem tobie poranek. Do zobaczenia. Mam dziękuję, nadzieję już nie na łączach, tylko twarzą w twarz.